witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na reading vloga, w którym to będę czytała książkę, którą gdzieś zgubiłam. Jest to Sezon Luster, czyli powieść, której patronkami jest Ania przez książki, są bestsellerki, jest Karo Kombuk i jest Alex and the Books, czyli kobiety, którym ja bardzo ufam, jeżeli chodzi o polecenia. Jest to książka, do której ja się tak naprawdę nie mogłam trochę doczekać, patrząc po tym, jakie recenzje zbiera, a te recenzje są naprawdę dobre. I tutaj już na wstępie chyba warto by było o tym wspomnieć, że jest to książka, która zawiera bardzo takie ważne trigger warningi, które zresztą są też nadrukowane na książce, są w środku, przed zaczęciem książki jest właśnie lista, no i jest to przede wszystkim trauma i molestowanie seksualne, także tutaj informacja dla wszystkich, którzy o takim czymś nie chcą czytać albo zmagają się z czymś takim i to może nie jest jeszcze etap na to, żeby czytać o tym książki, to jest, zaznaczam to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć, no bo jednak jest to książka, która w 100% na tym się opiera. To jest powieść, która zasadniczo jest młodzieżówką. W ogóle jeszcze nie wspomniałam, a jest to tłumaczenie Kai Makowskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. No i już tu z góry wiem, zresztą no jakby zaczęłam książkę, więc też wiem, że to tłumaczenie jest naprawdę bardzo dobre. No a wracając do książki, tak jak mówię, zaczęłam i jestem pod ogromnym wrażeniem. W ogóle się nie spodziewałam, że aż tak bardzo mi się będzie podobała. Ale w sumie o samej książce może Wam powiem trochę więcej, dopiero później. Tutaj miał być to dzień z życia ze mną, ale zasnęłam. I to, co widzieliście na początku, to faktycznie był dzień dzisiejszy. Niemniej później zasnęłam i takim sposobem jest godzina 17. O 23 jest Florence and the Machine na Orange Warsaw Festival. Ja mam bilety i idę tylko i wyłącznie na ten koncert, co pewnie jest dla Was czymś zrozumiałem, bo Florence uwielbiam. No i właśnie idę na ten koncert. A do tego czasu planuję tak skończyć czytać książkę, poopowiadać Wam oczywiście o niej, no i przydałoby się trochę pouczyć, dlatego że mam zaliczenie w poniedziałek, a ja teraz jestem trochę taka od zaliczenia do zaliczenia, a prawda jest taka, że moja głowa jest mniej więcej jakoś tak tydzień spóźniona w stosunku do kalendarza. Także tyle, jeżeli chodzi o teraz. Później Wam też poopowiadam o audiobookach, których sobie słucham. No. Przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Najpierw opowiem Wam o Sezonie Luster, napisanym przez osobę autorską Annę Marie McLamore. Jest to książka, której akcja rozgrywa się w Ameryce. Mamy główną bohaterkę, która jest latynoską. No i tak jak Wam wcześniej wspomniałam, jest to historia typowo zmagająca się z traumą po molestowaniu seksualnym. I to jest książka, w której bardzo chciałabym Wam przeczytać dedykację z samego początku. Dla Jane Doe, które były przede mną, dla Johna Doe, który opowiedział swoją historię razem ze mną i dla wszystkich, którzy pomagają nam pamiętać, że mamy imiona. Ja uważam, że to jest świetne, że ta książka w ogóle powstała i że takie młodzieżówki również są na rynku, bo ważne jest to, żeby pokazywać osobom, które mogły takie coś przeżyć, że to nie tylko one w tym są, tylko żeby też tak budować przeświadczenie wśród młodych osób, że takie problemy mogą być i że może to się przydarzyło komuś w towarzystwie tych młodych osób. To jest bardzo trudny temat i na pewno jest to książka, której nie rekomendowałabym bardzo młodym osobom, no bo uważam, że tutaj też dużą rolę odgrywałoby to, co rodzic by powiedział na ten temat, bo nie można aż tak młodego człowieka zostawić z tą książką sam na sam, bo wiele rzeczy po prostu warto jest też im wyjaśnić. Pojawia się tutaj w ogóle taki, oprócz tego oczywiście głównego wątku radzenia sobie z tymi przeżyciami, pojawia się tutaj bardzo ważny element, który jest takim elementem trochę takim parapsychologicznym, dlatego że nasza główna bohaterka dostała pewien dar od swojej babci, właściwie od jej matki, dzięki któremu ona, dlatego że ona pracuje w piekarni z takimi różnymi ciastkami, bardzo różnymi ciastkami, i ona po prostu jak ktoś wchodzi, to mu mówi, czego on właśnie potrzebuje, bo ona to czuje. Ona czuje
że ta osoba na przykład jest zakochana i potrzebuje takie i takie ciastko. I to jest właśnie taki dar, który ona otrzymuje i niestety przez te wydarzenia ona go traci. No i też oprócz tego właśnie elementu takiego związanego bardziej z legendą tamtych społeczności, pojawia się tutaj motyw luster, czyli takich odłamków szkła, które wbijają się na przykład w serce i główna bohaterka je widzi. Widzi je w tym chłopaku, którego ona poznaje, który razem z nią zmaga się z traumą. Chłopakiem, który również po prostu przeżył molestowanie seksualne i ona w nim widzi te odłamki lustra i chce ich się pozbyć. To jest właśnie takie parapsychologiczne, to ma bardziej taki wymiar metafizyczny, nie jest typowo związane z tym, co się dzieje w fabule, tylko ma nam przekazać coś takiego, wiecie, ponad. I to jest zrobione tak pięknie. Fakt faktem, na początku trochę byłam zdziwiona, bo nie za bardzo mogłam się w to wczuć, ale teraz, kiedy no już jestem praktycznie na końcówce, to w 100% rozumiem taki wybór autorki i uważam, że to jest... że to jest po prostu świetna metafora i wyszła ona bardzo naturalnie. Jeżeli chodzi o bohaterów, bardzo ich lubię. Lubię zarówno główną bohaterkę, jak i chłopaka, Loka, który właśnie, który no jest tutaj na okładce i jest tak naprawdę no drugą, najważniejszą postacią w tej książce. To jest bardzo ważna młodzieżówka i ja jestem pewna, że ona, jeżeli nie zasłuży na 5 gwiazdek w mojej ocenie, to na pewno będzie bardzo bliska temu i mam wrażenie, że w moim sercu już zostanie na zawsze, bo ja ogólnie bardzo doceniam młodzieżówki, które poruszają trudniejsze tematy, tak jak na przykład było w Wszystkich kolorach moich wspomnień, tam mieliśmy temat związany z radzeniem sobie z samobójstwem matki, co też no, oczywiście jest traumą. Także tutaj no straszliwie się cieszę. To jest w ogóle książka, która na targach książki najczęściej ją podpisywałam. Jak ktoś sobie robił właśnie taką pamiątkę w formie podpisywania książek przez różne osoby, które się spotyka, to najczęściej właśnie ta książka była mi dawana do podpisu. No i ja wiedziałam, że ona mi się spodoba. To znaczy czułam to po prostu podświadomie, a teraz to się po prostu sprawdza. Oprócz tego skończyłam słuchać Loveless Alice Osman w audiobooku. Słuchałam jej w języku angielskim, mimo że mam książkę w języku polskim, ale zatęskniłam trochę za młodzieżówkami po angielsku, dlatego że bardzo dużo ich słuchałam. W ogóle pierwszy audiobook, którego tak świadomie przesłuchałam, był młodzieżówką w języku angielskim. No i dużo takich książek w sumie czytałam w 2019 roku. Teraz trochę od nich odeszłam. Jednak jak tam te powieści młodzieżowe się u mnie pojawiają, to bardzo często są one fantastyczne. No a tutaj Alice Osman, moje no, kolejne starcie z tą autorką, bo czytałam też Radio Silence tej autorki. No i bardzo miłe zaskoczenie. Jest to historia dziewczyny, która szuka swojej seksualności, szuka tego, co ona czuje, odnajdywanie po prostu siebie. W tak fajny sposób. Tutaj są przyjaźnie, tu jest motyw kółka teatralnego związanego z Szekspirem. Wszystko jest tak przyjemnie mi się tego słuchało. Naprawdę miałam ochotę cały czas po prostu puszczać sobie tego audiobooka i nie ukrywam, że nie mogłam się doczekać zakończenia, żeby już wiedzieć, jak się kończą te losy, także tutaj też ogromne moje polecenie leci do Was. Ta książka miała premierę za 2 tygodnie temu w języku polskim, także bardzo Wam polecam zapoznać się z tą historią, bo uważam, że jest na pewno warta Waszej uwagi. No i w sumie, jeżeli chodzi o książki, to jeszcze słucham cały czas Słów Światłości i przesłuchałam 30 godzin audiobooka, jeszcze mi zostało 20. Ale fakt faktem, no słucham na przyspieszeniu podwójnym, więc jeszcze tylko 10 godzin, ale to wciąż jest strasznie dużo. Tak samo miałam przy Drodze Królów, jak już byłam w połowie, to już byłam tak zmęczona. Nawet nie historią, bo historia mi się bardzo podoba, tylko długością tej historii i tym, że tego jest tak strasznie dużo, bo nie ukrywam, że no jestem trochę przytłoczona tym, ile tam, jak długo się tam dzieje, bo tam się dużo nie dzieje, tylko jak długo się coś rozgrywa. Także tyle, jeżeli chodzi o taki update czytelniczy. Jeszcze do Was oczywiście przyjdę później, jak skończę sezon luster i tak po prostu sobie z Wami porozmawiać.
Jestem po koncercie Florence, dochodzi druga w nocy za 5 minut. Był absolutnie przepiękny. Nie wiem, czy to wiecie, w sensie możecie o tym wiedzieć, ale dla mnie muzyka zawsze była bardzo ważna. To znaczy może nie zawsze, ale ogólnie jest dla mnie bardzo ważna. Dużo jej słucham, praktycznie ciągle jej słucham. Mam kilka takich książek, które nieodłącznie kojarzą mi się z jakąś książką. I w mojej karierze wielkiej entuzjastki muzyki tak naprawdę byłam tylko na 3 koncertach. Pierwszy koncert, na którym byłam, był w 2019 roku. Nie, 18. W 2018 roku i to był koncert Seafret, który się odbył w ogóle bardzo blisko mojego wydziału. Bardzo mi się podobał, bo to był taki bardzo, za dużo bardzo, to był taki kameralny koncert, na którym było mało osób, wszyscy widzieliśmy zespół. Po prostu wspaniale było. Nie ukrywam, że trochę się wtedy martwiłam, bo szłam sama. Zawsze chodzę sama w ogóle. Drugi koncert, na jakim byłam, to był koncert Florence and the Machine w 2019 roku, w marcu, w Łodzi. Też pojechałam sama. Bardzo mi się podobało ponownie. Byłam wręcz zachwycona tym koncertem. No i tak, miałam być na koncercie The Lumineers w tym roku, natomiast został on przeniesiony ze względu na wojnę na Ukrainie. No i teraz byłam na koncercie Florence na Orange Warsaw Festival. No i nie do końca jestem przekonana do formy festiwalu, bo ewidentnie po prostu te osoby, które były z tyłu, a ja też byłam z tyłu, były, bo po prostu mniej więcej znają Florence. No a wiecie, ja wśród nich stałam, każdą piosenkę śpiewałam, na wszystko krzyczałam i trochę się czułam, że nie pasuje. Dlatego też do tej formy festiwalu może nie jestem przekonana, ale niemniej Florence jest moją ukochaną artystką i uwielbiam zespół, uwielbiam ją jako artystkę, bo to, co ona po prostu wyprawia na scenie, to jest, przechodzi ludzkie pojęcie. Także no tak, ja wyszłam trochę płacząc, bo oczywiście w trakcie też płakałam, bo dlaczego by nie? W szczególności jak śpiewała Never Let Me Go i jak dedykowała książkę Free Ukrainie. Emocjonujący był ten wieczór. Bardzo się cieszę, że poszłam, bo zostaje w tym wszystkim taka, wiecie, ja bardzo wspominam takie rzeczy, a tutaj no nie da się ukryć, że to było wspaniałe przeżycie. Także tyle, jeżeli chodzi o koncert. Jeszcze bardzo bym sobie życzyła w moim życiu być na koncercie Hoziera, którego również uwielbiam. No i właśnie na koncercie The Lumineers, bo też bardzo bym chciała, w szczególności, że The Lumineers to był taki pierwszy zespół, którego naprawdę tak słuchałam, że serio słuchałam i siedziałam i cały czas te piosenki maglowałam, także też bym chciała sobie ich posłuchać na żywo. Jeżeli chodzi o Sezon Luster, to skończyłam go czytać przed koncertem, natomiast miałam Wam opowiedzieć, ale rozmawiałam z Zuzą na FaceTime'ie i nie złożyło się. Ale tak, skończyłam. Niezaprzeczalnie jest to książka, która będzie w ulubieńcach 2022 roku, bo to jest bardzo ważna książka, bardzo, bardzo ważna. Życiowo po prostu. Ale jutro Wam tak naprawdę trochę więcej o niej opowiadam, bo teraz to już jestem trochę zmęczona. Dużo emocji po prostu, bo tutaj książka, która jest straszliwie trudna, tu Florence, która mnie doprowadza do płaczu, i sesja, która nadchodzi i też mnie doprowadza do płaczu. Przychodzę do Was już z podsumowaniem tego reading vloga. Chciałabym Wam już tak na samo zakończenie opowiedzieć o Sezonie Luster, który jestem pewna, że trafi do topki 2022 roku. Na pewno jest to jedna z najważniejszych młodzieżówek, jakie ja miałam okazję czytać. I zaznaczam, że dla mnie bardzo ważne by też było, żebyście przeczytali notę od autorską, dlatego że ona daje nam świetną perspektywę do tego, dlaczego książka się kończy w takim momencie, a nie w innym. Zresztą jest to nota, która ja uważam, że jest bardzo ważna i jest ważnym dopełnieniem dla książki, bo jednak jest to historia, która była częściowo oparta na prawdziwych wydarzeniach, na doświadczeniach osoby autorskiej. No i jest to coś, co po prostu
tak trochę z szacunku po prostu warto by było też przeczytać. Książka bardzo mi się podobała. Ona nie będzie dla każdego. Tak jak mówiłam na początku, no są tutaj bardzo ważne te zastrzeżenia co do jej fabuły, te takie uwagi, które mogą niektórym zadecydować, czy to jest książka dla nich, czy też nie. Nie każdy też się odnajdzie w tej książce. Niemniej dla mnie to jest na pewno jedna z najważniejszych książek. Mam w niej znaczniki. Aha, oczywiście, dobra, teraz widać. Mam kilka znaczników, bo jest to też książka, która jest w przepiękny sposób napisana. I tutaj wielkie brawa dla Kai, dlatego że bardzo łatwo było zepsuć to, bardzo łatwo było przesadzić i zrobić z tego przerost formy nad treścią w tym stylu autorki, a uważam, że Kai to się świetnie udało i ma to sens w momencie, w którym ma być poważnie, to jest poważnie. I tak, ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do tej książki. Mi się ona w 100% podobała. Bardzo się cieszę, że miałam okazję ją przeczytać. Bardzo się cieszę, że trafiła ona w moje ręce, bo no tak jak mówię, dla mnie to jest ważna książka i ja Wam ją będę bardzo, bardzo polecała. Jeżeli chodzi o młodzieżówki, no to jest to na pewno najlepsza młodzieżówka, którą ja czytałam teraz w tym roku. I dlatego no bardzo Wam ją polecam. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, a zastanawiacie się cały czas nad tym, to biorę na siebie odpowiedzialność i mam nadzieję, że Wam się spodoba. I kupujcie po prostu z mojego, czy tam z dziewczyn polecenia, bo warto po prostu. Także tutaj 5 gwiazdek, niezaprzeczalnie, od razu wiedziałam, jaka będzie ocena. Ponadto słucham sobie Realnego Świata i słucham tej książki po angielsku na BookBeatie, czyli Here in the Real World. To jest książka, którą autorki Paxa, czyli tej historii o Lisku, która jest bardzo popularna w sumie w Polsce. Ona miała premierę jakieś 2 lata temu i ja dopiero teraz się za nią zabieram. I się bardzo cieszę, dlatego że po prostu cieszę się, że słucham audiobooka, bo za książkę bym się pewnie nie zabrała przez kolejne 2 lata. A tak to sięgnęłam, słucham. Nie powiem, żebym była zachwycona, żeby jakoś bardzo mi się podobała. Paxa wciąż uważam za lepszą książkę, ale ma fajne elementy. Niemniej zastrzegam, że ten język angielski mimo wszystko nie jest tak prosty, dlatego że no mam teraz porównanie, no bo skończyłam słuchać Loveless. W Loveless ten język jest dużo prostszy niż w Realnym Świecie. Także może nie na pierwszą książkę do słuchania w języku angielskim, jednak uważam, że Loveless będzie dużo lepsze w tym wypadku. Ale tak, obie przesłuchane w języku angielskim. Cieszę się, że wracam do tego angielskiego, bo trochę miałam przerwę po prostu. Tyle jeżeli chodzi o książki. W przyszłym tygodniu chyba też się pojawi w ogóle reading vlog. Jeżeli chodzi o ten vlog, który nagrywam ze Zmierzchu, to jestem w połowie Zmierzchu i po prostu nie mam kiedy tego nagrywać i dlatego tak to się opóźnia, ale pamiętam, mam to z tyłu głowy, mam tutaj też z tyłu Zmierzch cały. No, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, o których Wam tutaj wspominałam, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja sobie bardzo chętnie je poczytam. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!